A Michał Czeski kibicował Gocie, pyta Przemek Osiak, a odpowiada Janusz Pintera. Na pewno nie życzył mu przegranej, jestem o tym przekonany, to szczery chłopak. W poprzedniej dekadzie na obozach juniorów, a następnie już seniorów, nie widziałem, żeby między nimi był jakiś poważny konflikt. Oczywiście mogły się zdarzać pewne sytuacje, które były ukryte i nie wychodziły poza chłopaków. Zresztą my nigdy nie drążyliśmy tematu w takich sprawach, bo nie był to materiał na pierwszą stronę gazety. A nawet gdybyśmy o czymś wiedzieli, to pewnie nie byłoby z naszej strony dociekania. Wtedy było inne dziennikarstwo. Nie oceniam, że lepsze, a na pewno inne. Tak mówi Janusz Pintera, odpowiadając na pytanie Przemka Osiaka związane z Andrzejem Gotą. Więcej takich wywiadów, mnóstwo takich wywiadów, zobaczcie jaka to gruba księga, znajdziecie właśnie w książce Przemka Osiaka. To jest zbiór wywiadów na temat Andrzeja Goty przeprowadzone z ludźmi boksu. Tytuł książki Niepokonany w 28 walkach. A z kim Przemek rozmawiał? Posłuchajcie, moi mili państwo, między innymi Janusz Pintera, Adam Kuszor, Dariusz Michalczewski, tak lecę już, przeskakuje, Aleksander Kwaśniewski, Andrzej Wasilewski, Przemek Garczarczyk, wspomniany tutaj też Janusz Pintera, Kazik Staszewski, Zigi Rozalski, Ronnie Shields, Teddy Atlas, Lennox Lewis i wielu, wielu innych. Także polecam wam serdecznie tę książkę Niepokonany w 28 walkach, zbiór wywiadów, bardzo ciekawych wywiadów na temat Andrzeja Goty, legendy polskiej wagi ciężkiej. Tyle ode mnie, to taka reklama. Kupujcie książkę Przemka Osiaka, a ja wracam z newsami na tematy bieżące już niebawem, w niedzielę, może w poniedziałek. Trzymajcie się, do zobaczenia, do zobaczenia. Bandziory.